Siema wszystkim. Dzisiaj poszukiwania z grubszym wykrywaczem. Zakupiłem na OLX-ie używkę Ramstar 5 Zbyszka Nowaka z Myszkowa. Do większych tematów, jakimi są depozyty oraz inne większe metale zalegające bardzo głęboko. Co do wykrywacza, może zrobię odcinek, omówię jego może podstawy, jak on działa, co i jak, ale dzisiaj nie ma czasu, ponieważ jesteśmy pierwszy raz w terenie i chciałem po prostu zbadać teren, jakim jest, pokaż, jakim jest ten wąwóz. Jest to wąwóz, gdzie przechodziliśmy setki razy wykrywaczami. On już jest przeszukany doszczętnie, także nic innego zbadać większym sprzętem, jakim jest wykrywacz PI. Także widzimy tutaj namuliska piasku. Przez setki lat gromadziły się tutaj oraz można zaliczyć, że ten wąwóz ma spokojnie z 500 lat, był eksploatowany jak nie lepiej. Także pierwsze co atakujemy tutaj, zobaczymy co wykrywacz pokaże. Ok, no to działamy w terenie. Tak se ma pykać. Tu jest na średniej głębokości coś dużego. Zaczyna pokazywać. O to właśnie mi chodziło, że tu mamy namuliska z tego wąwozu. Przetestowane, czy sprawdzane przez nas, przez wykrywacze typu VLF, przepraszam. No, powiem ci, że jeszcze jest. Tu jest cisza. Tak, zobacz. Czy ta mała? Czekaj, jeszcze sobie kupimy. Tu coś jest, ale... A, tu masz już kamienie, widzisz. Jest, ale ja czekaj. Ty jest coś, przedmiot. Kurde, zaciągnę jest, nie? A weź przejść tutaj trochę, albo tu może stani. Trzeba ostrożnie, bo już są takie głębokości, że aż kurde, pomału trzeba brać. Chociaż ten las jest czysty z militarek, także na tyle plus. Tu mamy coś, patrz, widzisz? Patrz. Nie wiem, okucie dyszla chyba, nie? Konnego. Tak.
No także spoko się zapowiada. O, i idzie burza. Także nie wiem, czy coś pokopiemy jeszcze. Ale już mi się zaczyna podobać. Dyskryminacja włączona, delikatnie mrugają diody. Wykrywacz ustawiony jest na zgrubnym oraz precyzyjnym ustawienia dostrajania gruntu. Będziemy chodzić teraz tym razem na selektorze 3 do wycinania drobnych elementów na powierzchni od powierzchni do 40 cm i zobaczymy to na łopacie, bo wczoraj żeśmy chodzili. Niestety wykopaliśmy jeden dołek, ale nas niestety burza przegoniła. Także zobaczymy teraz na przykładzie łopaty, jak działa odrzucenie, wycinanie żelaza, które zalega od powierzchni do 40. I nam wycina. Przełączam wycięcie, czyli mam wyłączone. Włączamy i będziemy chodzić na wycięciu wszelkich metali, które zalegają do 40. Będzie nam wycinać od 40 w dół, będziemy kopać. Ponieważ te wykrywacze, co mieliśmy wcześniej, co żeśmy tu chodzili, podejrzewam, że grubsze elementy nam spokojnie sięgały na 40 cm, no ale będziemy kopać tym wykrywaczem jeszcze głębiej. No i teraz kop. Czekaj, daj mi go na bok, bo się zbudza. Coś jest. Głęboko jak skurczynek. Podkowa i to kurczę, już widzę na oko, że to nie byle jaka podkowa, tylko może być bardzo stara, widać po kształcie. No, niestety urwana, ale naprawdę czekaj, może jest jeszcze kawałek tam i to są takie głębokości, że może zalegać jeszcze coś. Jakiś kawałek blachy.
A to nic specjalnego. Coś jest. Dobra. Włączymy tak tylko na szybkości wistę. Nie będę jej dostrajać, byle żeby pokazała sygnał. Coś jest. I to już mnie cieszy. Oho, patrz, jakieś druty. Czekaj. Podejrzewam, że już to zruszałem, jakbym kopał chyba. Taki hak spręta żebrowanego. Oj, to chyba będzie tyle. Dobra. Dobra, to były dzisiaj testy. I tak musimy lecieć. Czekaj, zakopię ten dołek. Muszę powiedzieć, że tak, jestem trochę zadowolony, aczkolwiek muszę jeszcze sobie rozpracować to PI, ponieważ chcę, żebym łapał mi. Nie wiem na którym selektorze łapie grubsze metale. Także będziemy sprawdzać. Ale to wszystko wyjdzie w terenie. Trochę trzeba ją wyczuć. I będzie git. Ale podkowa fajna wyszła. Nie jestem zadowolony. Nie wiem, czy to czasem nie będzie już podchodzić pod średniowiecze, ale to sobie ją rozkminię później. Mm.
No dobra, żeby nikt nie wpadł. Tutaj zaraz, jak możesz tam nakręcić, jak tu są większe ulewy, to tu normalnie płynie rzeka z tego wąwozu. A jest to, że tak powiem, pierwszy wjazd do tego lasu z tego wąwozu. Właśnie szła stara droga i ona właśnie się przecinała właśnie ze Śląskiem i Małopolską. Tu właśnie szła ta jedna z tych odnóg. Nawet się dość przyjemnie kopało, nie powiem, trzeba robić większe dołki. No ale sprzęt jak najbardziej na plus. Także będziemy go jeszcze testować, badać co i jak. I będzie git. No. Ok, dzisiaj był taki test w terenie. Tu mamy wykrywacz. Jeszcze sobie go obadamy w terenie, jak on jeszcze będzie działać. No ale co ciekawe, mamy fanciory. Takie, co na pewno bym wistą na pewno nie sięgnął. To spokojnie było na niecałym metrze. Z tego, co mierzyłem. No ale mamy tak, podkowa urwana. No ale widać, że z tych starszych tu jest ładnie kuta. Nie wiem, czy nawet nie średniowiecze to będzie. Ciekawa. Dyszel. Tego znaleźliśmy wczoraj, on już wysekł, nie? U nas burza przegoniła. No i dzisiaj jeszcze trafił się taki pręt. A to chyba było przy okazji. To mi po prostu Ramstar PI ominął, ale go znalazłem pointerem. Także ok, nie ma żadnych jakichś tutaj cudów dzisiaj. To był tylko zwykły test w terenie. Wąwóz wybrałem z tego względu, że no to była jedna z głównych tutaj szlaków handlowych, także znaczy odnoga, także spoko, coś tam wyszło. Następne wyprawy będą już być może w innych już kierunkach tego lasu, także będziemy patrzeć co i jak. Także ok, nowa przygoda z PI się zaczyna, także ok. Pozdro, trzymajcie się, ziomki, cześć.